Dzisiaj nagranie do wszystkich osób, które uwielbiają jeść, które nie wyobrażają sobie życia bez jedzenia, bez dużych ilości jedzenia, a jednak chcą zgubić brzuch, chcą schudnąć i chcą świetnie wyglądać. Doskonale Was rozumiem, wiem co czujecie, bo ja należę do takich osób i pokażę Wam, jak można to robić, jak jednocześnie można dużo jeść, można chudnąć, można gubić brzuch i świetnie się czuć. Pierwsza rzecz, zwiększ objętość porcji, które spożywasz. Uczucie głodu, ochota na jedzenie jest powiązana z ilością jedzenia. Zwiększamy tą ilość, ale w sposób dobry, nie zwiększając ilości kalorii. Jeżeli zwiększysz objętość porcji, dodając warzywa, dodając porcje białka, dodając rzeczy, które mają mniej kalorii niż na przykład tłuszcz, niż coś słodkiego, to jednocześnie mamy dużą objętość, najadamy się, a mamy mniej kalorii. Więc to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Szukaj tych produktów, które mają mniej kalorii, a ci smakują, które zapychają. Świetnym przykładem takich produktów mogą być galaretki zero. To jest rodzaj galaretek, które są słodkie, które świetnie smakują, ja je uwielbiam jeść, a one mają znikomą ilość kalorii. Więc dodajesz sobie taką galaretkę gdzieś tam do deseru wieczorem i tak naprawdę zapychasz się, masz uczucie słodkości, masz dużą objętość czegoś, a nie ma tam dużo kalorii. Więc szukaj takich rozwiązań, zwiększ objętość posiłku i idziemy dalej. Uwaga, mam dla Ciebie szybki komunikat. Już za kilka dni odbędzie się darmowe szkolenie online, gdzie przekażę Ci konkretną wiedzę na temat zmiany sylwetki, na temat odchudzania, na temat zgubienia brzucha, na temat treningu. Zapisz się koniecznie, kliknij tutaj w link poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. Sprawdź, czy jeszcze możesz się zapisać, czy zdążyłeś z terminem, więc przejdź tutaj na link i idziemy dalej. Druga rzecz, kiedyś wydawało mi się to mitem, kiedy słyszałem, że o, jedz z mniejszych talerzy, to będziesz mniej jadł. Sam sprawdź i przekonaj się, że to działa. Nasza psychika ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o uczucie głodu, o to, jak się odżywiamy. I sama jedna prosta rzecz, zmniejszenie talerza, na którym jemy, już powoduje, że zjemy trochę mniej. Możesz to zauważyć na przykład na różnych rodzajach wakacjach, na wyjazdach. Ja to testowałem na sobie, kiedy zamiast biorąc taki ogromny talerz, brałem po prostu mniejszy talerzyk. No i sam fakt, że na takim talerzyku mniej nałożymy, więc nakładamy, nałożymy sobie, idziemy, musimy to zjeść i dopiero jak zjemy tą porcję i mamy ochotę na więcej, to idziemy dalej, ale z małym talerzykiem. Więc jeżeli bym zabrał taki duży talerz, tak naprawdę bym zjadł cały ten talerz i jakby ilość kalorii by była większa. To można zaobserwować, jeżeli chodzi o wakacje, wyjazdy, ale to też działa w domu. Ale tutaj sugeruję Ci nie wierzyć mi na słowo, tylko sprawdzić i zauważyć różnicę. Dostosuj liczbę posiłków do siebie i idź w kierunku 3-4 niż 5. I to może wydawać się dziwne, ponieważ wszędzie mówią, o, jest 5 posiłków, 5 małych posiłków, to jest super. I to działa, ale nie u każdego. U wielu osób, które lubią jeść więcej, mają nawyk jedzenia większej ilości i wtedy mniejsza liczba posiłków lepiej działa niż te małe 5 posiłków. Więc przetestuj 3 posiłki albo 4, które będą zbilansowane, które będą Cię syciły, które będą duże, którymi po prostu się najesz, niż na przykład, nie wiem, 5-6 małych posiłków, gdzie tam coś podjadasz. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię podjadania, przekąsek, często też o tym mówię i Wam tłumaczę, że dużo osób przekąsza sobie coś. Tak naprawdę, jeżeli podliczy sobie ilość posiłków, gdzie coś zabrało, to wychodzi nawet 10 albo nawet więcej. I oczywiście to nie są normalne posiłki, ale jest dużo małych takich przekąsek. I to też traktujemy jako posiłek. Przekąski są bardzo słabe. Ja nie polecam w ogóle żadnych przekąsek, bo one nie dają nam uczucia sytości. Zauważ sobie, że cały dzień byś mógł sobie coś tam gdzieś przekąsać i tak naprawdę się nie najesz. To jest jedno z najgorszych rozwiązań. Więc idź w kierunku mniejszej liczby posiłków, 3-4, nie 5 w górę, ale też nie przesadzaj, tak? No bo jak będziesz jadł jeden posiłek, dwa posiłki, to przerwy pomiędzy posiłkami mogą być za duże i też będziesz podjadał. Więc dla mnie, według mnie, optymalna liczba posiłków to jest od 3 do 4. W tym nagraniu podałem Ci tylko podstawowe kilka sposobów na pozbycie się brzucha. Jest tego dużo więcej, bardzo dużo, ale takie szczegóły, więcej rzeczy będę mówił na swoim darmowym szkoleniu na żywo, które odbędzie się już za kilka dni. Zapisz się koniecznie, jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli chcesz zmienić sylwetkę, musisz tam być. Tam dostaniesz dużo więcej wiedzy, dużo więcej konkretów. Szkolenie trwa około godziny, tutaj jesteśmy w nagraniu na YouTubie i one trwa kilka minut, więc czekam na Twój zapis. Sprawdź, czy jeszcze są miejsca i do kolejnego nagrania.